Cześć wszystkim, Moto Mario z tej strony. Miałem ostatnią okazję przejechać się dość nietypowym sprzęcikiem, mianowicie Bartonem Fightorem 50. Od razu zaznaczam, że w tym motorku zmieniony jest cylinderek na 72. I słuchajcie, no po takich sprzęcikach jak właśnie Honda, Suzuki, uznałem, że fajnie by było zrobić jakiś filmik z troszkę jak gdyby drugiej strony barykady. Czyli zamiast japońska dokładność, zobaczymy jak się jeździ chińską niedokładnością. No i teraz wam powiem, jakie mam spostrzeżenia z jazdy i powiem wam, że można się zdziwić. A więc od początku. Motorek wypożyczyłem od koleżanki, która ten motorek kupiła już jakieś 4 lata temu bodajże, może nawet 5. Motorek jest z 2010 roku i generalnie ma na chwilę obecną najechane około 300 km i to chyba niecałe. Także koleżanka zbyt wiele nie jeździła, ale coś tam kilometrów jest nastukane. Lepszy ryc niż nic. Motorek na rynku jest właśnie chyba od 2010 roku. W tym momencie już jest bodajże druga wersja z 2015. Jest troszkę zliftowana, ale generalnie podzespoły, silnik i tak dalej są identyczne, także jest troszkę unowocześnione pod względem wizualnym, powiedzmy. Jeżeli chodzi o silnik, to tak jak wspominałem, jest to 72 i z tego co kojarzę i z tego co nawet mechanicy mówili koleżance, jak kupowała ten motorek, kupowała go nowego, wymienili jej w serwisie na miejscu ten silniczek, powinien się legitymować mocą około 7 koni mechanicznych. Możliwe, że taka moc faktycznie jest w nim, bo powiem wam, że całkiem nieźle się motorek zbiera i ma niezły moment, oczywiście jak na taką klasę, trzeba o tym pamiętać. Powiem wam taką ciekawostkę, że na pierwszym biegu ten motorek naprawdę stricte jest tylko po to, żeby nim ruszać. Dosłownie. Jedynkę jest tylko do ruszenia. Ruszamy się z miejsca, ledwo co derwiemy nogi od ziemi i od razu wrzucamy dwójeczkę tak naprawdę. I od drugiego biegu już naprawdę fajnie ten motorek przyspiesza. Tam ma 4 biegi tylko i tak ma je rozłożone, że naprawdę nieźle się zbiera, a ich prędkość maksymalna naprawdę nie jest zła, ponieważ no pamiętajmy, to jest malutki motorek chiński, ma 72 cm sześcienne pojemności, więc nie jest to dużo i powiem wam, że koleżanka śmigała mi bodajże 85 km na godzinę. Ja się tyle nie rozpędzałem, bądź 80, to 80 minimalnie nim jechała. Wiadomo, na tym liczniku mogło troszkę przekłamywać, ale bez przesady, więc sądzę, że to 8 dych na pewno wyciąga i jest to naprawdę nieźle, tym bardziej, że silniczek nie jest jeszcze dotarty tak naprawdę, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeżeli chodzi o elastyczność i przyspieszenie, też naprawdę nieźle. Na tym drugim biegu generalnie, tak jak wspominałem, jest to dość długi bieg, naprawdę spokojnie można ruszyć tym motorkiem spod świateł, nie trzeba od razu ładować na jedynkę, nieźle się rozpędzić. Trójeczka, czwóreczka i fajnie, naprawdę jest fajnie. Ja jestem zaskoczony pozytywnie, jeżeli chodzi o przyspieszenie tym motorkiem, tego motorku. Dodam jeszcze, że najprawdopodobniej, jeżeli silnik będzie już porządnie dotarty, to powinien jeszcze troszkę zyskać na mocy, ponieważ zauważyłem, że im więcej jeździ się na tym motorku, ponieważ sam miałem okazję jechać nim jeszcze jak miał powiedzmy, nie wiem, 10-20 km na liczniku, jechał gorzej niż jak jeździ teraz, kiedy ma te prawie 300, więc po dotarciu powinno tej mocy, tego momentu troszkę dojść i naprawdę może być to fajny sprzęcik do pomykania po mieście, szczególnie jako taka pierwsza maszyna, tak? Bo jest to motorek bardzo lekki, on waży bodajże 102 kg. Chyba na sucho z tego co kojarzę, bo taka informacja była na stronie producenta. Bak ma około 12 litrów, 11-12 litrów. W przypadku takiego motorka, no, dystans jaki można na nim zrobić jest naprawdę kosmiczny, ponieważ spalanie tych mil to jest około 2 litrów.
nie sprawdzałem tego tak bardzo dokładnie, ale zrobiłem takie powierzchowne pomiary, powiedzmy, delikatne i wyszło z nich, że faktycznie około 2 litrów może palić, więc generalnie motocykl był zalany do tej pory jeden raz i cały czas śmiga, tak? Jak zaglądałem do baku, cały czas bak jest na full. Także jest to bardzo ekonomiczna maszyna. Jeżeli chodzi o dźwięk, będziecie mieli okazję usłyszeć na filmiku, ale przyznam wam, że też się zaskoczyłem pozytywnie. Jest to normalny wydech, tak, taki standardowy, stokowy. Bardzo fajnie jest ten wydeszek zrobiony. Jest naprawdę miły dla ucha, przyjemny dźwięk. Ten jednocylindrowiec faktycznie brzęczy tak nie jak supermoto, tylko jak właśnie taki motorek typu Nakedzik, tak? Co jest fajne, bo wiadomo, jednocylindrowe silniki są bardzo fajne do supermoto, do crossów i tak dalej, ale w takich Nakedzikach to tak różnie to może być powiedzmy odbierane, tak? Jednym się będzie podobało, innym nie, ale wiadomo, to jest jak gdyby no troszkę nie ten typ silnika do tych obecnych maszyn, ale powiem wam, że bardzo fajnie tutaj się spisuje i jest tak zrobiony, że ten dźwięk faktycznie słychać, że to pasuje, po prostu pasuje ten dźwięk do takiego Nakeda, a nie do Crossa. I to jest naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o hamulce, niedawno motorek był na serwisie, więc hamulce w tym momencie mają nowy płyn hamulcowy i bardzo dobrze mi to zrobiło. Na starym płynie no, te hamulce były naprawdę bardzo słabe. Teraz jest o wiele lepiej. Tylny hamulec też jest niezły. Jeszcze dodam tylko, że przedni hamulec jest tarczowy, a tylny bębnowy. Jeżeli się chce naprawdę ostro przyhamować, obydwoma hamulcami spokojnie można to zrobić. Ten bębnowy hamulec po odpowiednim wyregulowaniu naprawdę daje radę, przedni też jest ok, więc nie jest źle, tylko no pamiętajmy, że faktycznie trzeba obydwoma hamulcami przeatakować, bo sam przedni jednak jest troszkę za delikatny. Obstawiam, że wymiana tego przewodu gumowego na jakiś foplocie no na pewno bardzo dużo zmieniła je tutaj, oczywiście na plus. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to przód jest bardzo miękki. To jest fajne. Z jednej strony fajnie, bo wiadomo, nie jest to motorek do jakiegoś szalonego śmigania po mieście ani po torze, więc jest on po prostu wygodny pod tym względem. Jeżeli chodzi o tył, jest troszkę twardszy, ale daje radę, więc nie jest źle. Zresztą pamiętajmy, jest to pińczyk, więc nie wymagajmy jakichś cudów na patyku, ale nie jest źle. Jeżeli chodzi o trakcję, pozycję za kierownicą, jest praktycznie mega wyprostowana. Nawet bym powiedział, że troszkę a la czoperek, dlatego jak czoperek, ponieważ nogi są ustawione tak, jakbyście siedzieli na krześle. Czyli z przodu no jest kierownica typu Nakedzik i tak dalej, ok, ale nogi są umiejscowione generalnie z przodu i faktycznie pozycja na nim jest taka stricte krzesełkowa, ale muszę przyznać, że jest naprawdę wygodna. Także to też w pewien sposób idzie na plus, ponieważ to pamiętajmy, motorek nie jest do szaleństw, tylko jest do poruszania się i transportowania po mieście, tak, z punktu A do B. I taka pozycja za kierownicą jest naprawdę wygodna i fajnie się tutaj sprawdza. No wiadomo, ochrony przed wiatrem nie ma, tak? Siedzimy naprawdę wyprostowani, ale przy takich prędkościach i tak nam na pewno nie będzie przeszkadzało. Jeżeli chodzi o sprzęgło, muszę przyznać, że chodzi bardzo, ale to bardzo delikatnie. Można nim operować naprawdę jednym palcem. Jest tylko nie wiem, czy to jest akurat sprawa tego konkretnego modelu, czy we wszystkich tak jest. Jest efekt, że przy puszczaniu tego sprzęgła, tak po wbiciu biegu, ma się wrażenie, że to sprzęgło jak gdyby za wolno łapie. Generalnie jadąc wszystko jest ok, puszczamy sprzęgło, jedziemy, jest wszystko w porządku. Tylko mamy efekt, mam wrażenie, że szybciej puszczamy sprzęgło dłonią niż ta klamka potem wraca. Ale możliwe, że to jest tylko takie placebo, powiedzmy, ponieważ faktycznie podczas jazdy w niczym to nie przeszkadza. Naprawdę fajnie łapie to sprzęgło i generalnie od razu mówiąc tutaj z biegu o biegach, muszę przyznać, że ani razu mi żaden bieg nie wypadł. Fajne te biegi wchodzą. Trzeba faktycznie troszkę topornie do tego podejść, w sensie trzeba troszkę siły włożyć
w zmianę tych biegów, ale powiem wam, że po jazdach 120 piątkami, na przykład Hondą CBR 125, muszę wam przyznać, że wcale tutaj te biegi nie chodzą gorzej. Może nawet troszkę lepiej, ale przyznam, że czy lepiej, czy gorzej, nie jest źle, ponieważ faktycznie nie wypadł ani razu żaden bieg, dobrze biegi się zmieniają i jest w porządku. Do tego jeszcze mała ciekawostka, motocykl jest wyposażony w licznik z biegami i powiem wam, że ten liczniczek, to się liczniczek, są diody pod światłami, zresztą będziecie widać to na filmiku, zapalają się za koleją diody pod odpowiednimi cyferkami, tak, przy zmianie biegu. I powiem wam, że bardzo fajnie to działa i naprawdę działa elegancko, nic się z tym nie dzieje, nie psuje się i faktycznie pokazuje wszystko tak jak trzeba, NK też jak w skocie to jest NK, także naprawdę precyzyjnie to działa. Muszę przyznać, że też jestem mocno zaskoczony pod tym względem, ponieważ no, słuchając różnych tam informacji, filmików, oglądając je na YouTubie o tych chińskich, powiedzmy, wynalazkach, to no, bardzo często ludzie mają z tym problemy, to praktycznie nie działa i tak dalej, a to naprawdę fajnie chodzi. Siedzenie dość wygodne, jest dość twarde, ale przyznam, że jest fajnie wyprofilowane, jest dość duże i wygodnie się na nim siedzi. Obsługa motorka jest prosta, powiedziałbym nawet banalnie prosta, tak. Motocykl ma kickstarter i starter elektryczny, ma dźwignię z salą miejscową, tak powiedzmy centralną między nogami na wysokości kola, gdzieś przy silniku, aczkolwiek przyznam, że nie jest to zbyt uciążliwe korzystanie z tego, ponieważ przy odpaleniu wystarczy dźwigienkę wziąć do góry, odpalić motocykl, przez chwilę pochodzi, potem od razu dźwigienkę w dół i po prostu trzymać jak gdyby te obroty, póki się silniczek nie rozgrzeje manetką i to załatwia sprawę. Tak? Także nie jest to skomplikowane, trzeba jednak pamiętać o tym, że nie jest to ssanie takie jak w japońskich motocyklach. Tak? Tu mamy generalnie taką opcję zero-jedynkową. Albo jest włączona, albo jest wyłączona. I koniec, kropka. I przydaje się tylko i wyłącznie do odpalenia. Potem od razu wyłączyć, bo nie ma sensu, tak, motocykl teraz gaśnie i tak dalej. Lusterka są całkiem fajne, sporo w nich widać, tylko no niestety mankament ze wszelakiej maści mężczyzny jest taki, że trzęsą się. Trzęsą się, motocykl dość spore drgania faktycznie wykonuje. Generalnie przy jeździe to nie przeszkadza, ale różne elementy właśnie, najbardziej te lusterka chyba tutaj cierpią i faktycznie czasami niewiele w nich widać, ponieważ trzęsą się. Są spore, widać w nich spory obszar, ale przez to, że jeżdżą mocno trzęsą, to trzeba się skupić, zanim się powiedzmy podejmie jakiś ruch na drodze. Najlepiej zerknąć w lusterko dla pewności, jeszcze się obejrzeć i dopiero zaatakować jakiś tam powiedzmy manewr, żeby no, nie było kaszaty. Do przeciskania w korkach jest fajne. Jednak no moc, tak, mamy tutaj tej mocy spory limit i nie radziłbym przeciskać się, powiedzmy, nie wiem, lewym pasem. W sensie, jeżeli samochody ruszają, to tym motorem będzie ciężko odjechać tym samochodom, więc jeżeli już, to radziłbym trzymać się od prawej strony, delikatnie się przeciskając, tak, żeby samochody mogły w razie czego objechać nas, ponieważ ciężko nam na nim będzie wyrwać szybciej spod świateł i uciec, tak? Gdzieś tam troszkę z przodu, więc będziemy ruszać zaraz pod światem między samochodami. Jedne będą nas wyprzedzać, drugie nie, więc nie ryzykowałbym. Lepiej trzymać się w tym przypadku prawej strony i jak już, to atakować od prawej strony, żeby w razie czego od razu zjechać na prawo i powiedzmy nie utrudniać ruchu. Możliwe, że po dotarciu się silnika okaże się, że tej mocy jest jednak sporo więcej. Można, na chwilę obecną ja bym tak polecał w tym przypadku. Ostatnia rzecz, jaką chciałbym poruszyć, to komu polecić ten motorowerek, ponieważ w świetle prawa jest to motorower w tym momencie. I powiem wam, że mogę go polecić osobom, które chciałyby mieć nowy sprzęt. Zależy im na tym, żeby poczuć tą nowość. Zaczynają zabawę z jednośladami i lubią tego właśnie typu motocykle, czyli takie małe naked bike, tak? Jest to naprawdę fajna alternatywa dla osób, które szukają czegoś takiego.
Wiadomo, no ten motocykl nowy kosztuje w okolicach bodajże 3,5 tysiąca złotych. Za tyle chyba go można kupić, może na Allegro uda się gdzieś tam taniej. Jak jest starsze roczniki, nowe, ale powiedzmy poprzedni model. Więc no nie jest to dużo, tak? To dużo mówić. Jest to nieduża kwota za jednak nowy sprzęt. I przyznam wam, że jestem pozytywnie zaskoczony. W sensie słyszałem troszkę, czytałem na temat tych Bartonów, że jest to pińszczyzna, ale taka troszeczkę lepsza. I chyba faktycznie tak jest. W sensie no motocykl generalnie stał długo, na rzadko był jeżdżony, a bez większych problemów odpala. Nieźle jeździ, nic się z niego nie leje, na razie nic się wielce nie odkręca. Na początku trzeba było tego kolektora dokręcić, ale możliwe, że przy składaniu u nas były troszkę niedokręcone. Na razie to wszystko chodzi, tak? Chodzi naprawdę nieźle, wszystko działa i motocykl wzbudza, powiedzmy, takie zaufanie do jazdy. Ma naprawdę minimalne spalanie. Silniczek jest w miarę elastyczny. Jest tylko jedna rzecz, którą bym radził wszystkim, którzy zaczynają zabawę z motocyklami i właśnie atakują nowy sprzęt, chociażby takiego Bartona, ale tyczy się to też wszystkich innych chińskich motocykli, mianowicie opony. Radziłbym od razu wszystkim, żeby przednią oponę, tylnią to już według uznania, bo nie ma to aż takiego znaczenia, powiedzmy, jak złapiemy delikatny uścisk tylniego koła, przy hamowaniu, to no, nic się tam wielkiego nie stanie, tak? Jeżeli nie spanikujemy, delikatnie puścimy hamulec, przyhamujemy jeszcze raz pulsacyjnie, to pewnie będzie ok. Za to, jak łatwo się domyślić, przednie koło. Przednie koło to już jest inna bajka. Uścisk przedniego koła do osoby, która zaczyna jeszcze zabawę z motocyklami, to jest bardzo niesympatyczna sprawa, a i dla takiej, która jeździ długo też nie. No jest to bardzo nieprzyjemne uczucie. Miałem okazję już powiedzmy sprawdzić, jak to jest. Udało mi się ogarnąć temat bez problemu, aczkolwiek faktycznie włos na głowie się jeży. Jeżeli ktoś zaczyna jazdę, może bardzo łatwo popełnić błąd, czyli nie puści hamulca, dohamuje dalej i wtedy leży na stówę. Dlatego pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić w takim motocyklu, to wymienić oponę przednią. Wymienić oponę przednią, najlepiej na troszkę szerszą i do tego, no wiadomo, jakiejś renomowanej firmy, tak? Ponieważ ta, która jest montowana, nie wiem, możliwe, że te najnowsze modele coś tam się z tym ruszyło, aczkolwiek nie jestem do tego przekonany. Jednak w tych starszych modelach to jest tak naprawdę drewno, tak? To jest plastik z drewnem, tam nie ma w ogóle gumy w tych oponach. Jest to opona nie do zdarcia tak naprawdę, no ale jeżeli nie jest do zdarcia, to znaczy, że nie pracuje z asfaltem, tak? I po prostu jest na ciepło, na upał, ok, jakoś tam trzyma, wiadomo. Ale jeżeli spadnie choć trochę deszczu, naprawdę jest bardzo ryzykownie. Moja koleżanka, która właśnie ma ten motocykl, miała okazję się przekonać o tym, że było wesele i niedługo po tym jej, powiedzmy, przekonaniu się, jak wygląda uścisk przedniego koła, przede mną gość wyłożył się też na chińskim motocyklu, dokładnie na Zip Pro 50. Wyłożył się też właśnie na pasach wymalowanych na jezdni w czasie delikatnej żabeczki i od razu wie, ledwo co wjechał na ten pas i lewa, bo miał właśnie tą chińską oponę, także to bym wam doradzał. Z mojej strony wszystko. Standardowo komentujcie, piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Postaram się to ogarnąć. Niedawno się do mnie odezwała osoba, pisząc w jednym z filmików, że fajnie byłoby zobaczyć Honda Forza. Postaram się to ogarnąć. Jutro będę dzwonił do Honda Plaza i zobaczę, czy już można się przejechać właśnie taką Hondą. I zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Także piszcie, komentujcie, dawajcie znać co, jak i generalnie tyle. A co do motorku, to jeszcze raz, tak jak wspominałem, jestem miło zaskoczony, generalnie mogę wam go polecić. Mimo tego, że jest to jak gdyby pierwsza partia, czy jedna z pierwszych partii tych chińskich motorków, to się naprawdę nieźle spisuje i jeżeli firma poszła w tym kierunku i pewne elementy jeszcze poprawiła, to możliwe, że na chwilę obecną ten motorek może być naprawdę bardzo fajną alternatywą do osób, które chcą jeździć
motorowerem i wdrąża się w ten sposób w jazdę motocykla. Także polecam Wam. Motorek jest naprawdę godzien uwagi. Pozdrawiam i do usłyszenia i zobaczenia. Hej!